Witaj pod niebem Malagi, na kanale prowadzonym przez Polkę mieszkającą w Hiszpanii oraz rodowitego Hiszpana. Uczymy hiszpańskiego w niestandardowy sposób. Stawiamy nacisk na żywy język oraz hiszpańską kulturę. Więcej o naszych kursach dowiesz się tutaj. Jesteś tu po raz pierwszy? Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Znajdziesz nas również na Facebooku, Instagramie oraz TikToku. Darmowe materiały do pobrania po zapisie do newslettera. Cześć, co tam? Wszystko dobrze? Super. Bien, hoy vamos a tener una nueva clase sobre un aspecto muy importante para los principiantes. Se trata del verbo tener. Es un verbo muy útil, muy necesario y que se emplea muy, muy frecuentemente en español. Así que vamos a conjugarlo y vais a aprenderlo. ¿De acuerdo? El presente del verbo tener es así. Yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Ellas, ustedes tienen. A teraz czas na szybką powtórkę. Yo tengo. Tú tienes. Él tiene. Ella tiene. Usted tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Ellos tienen. Ellas tienen. Ustedes tienen. Yo tengo 44 años. Tú tienes el pelo negro. Él tiene un coche rojo. Vosotros tenéis una casa muy grande. También hay algunas expresiones con el verbo tener que debéis conocer. Prestad mucha atención. Tener hambre. Tener sed. Tener miedo. Tener frío. Tener sueño. Pewnie jesteście zdziwieni, dlaczego w języku hiszpańskim używamy czasownika tener, mieć, a nie czasownika być. Niestety, w języku hiszpańskim mówimy mieć głód, mieć pragnienie, mieć strach i tak dalej. Czy jesteście w stanie powiedzieć mi, jak jest po hiszpańsku? Jest mi ciepło? Napiszcie koniecznie w komentarzach. Pamiętajcie, że używamy oczywiście czasownika tener. To co? Gotowi jesteście, by sprawdzić waszą wiedzę? Zaczynamy!
Él tiene hambre. Él tiene sed. Él tiene miedo. Ella tiene sueño. I co? Jak wam poszło? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Potrzebujecie więcej ćwiczeń? Nie ma sprawy. Zapiszcie się do newslettera i będziecie mogli pobrać darmowe ćwiczenia z czasownikiem tener. Nie przegapcie tej okazji. Link znajdziecie w opisie. Oczywiście więcej materiałów znajdziecie na naszej unikatowej platformie. Obecnie kursy dla początkujących są w aktualizacji i będą dostępne dopiero 10 lutego, ale warto poczekać, bo szykujemy dla Was zupełnie nowe materiały prosto z Hiszpanii. Z tego miejsca chcielibyśmy również podziękować wszystkim tym, którzy zostawiają pozytywne opinie na różnych grupach i polecają naszą platformę. Jest nam bardzo, bardzo miło. Dziękujemy. Bien, pues hasta aquí nuestra clase de hoy. Espero que os haya resultado útil a la par que interesante. Así que nos vemos pronto. Dobitsenia, Jinkujeme, papa.